Za kierownicami suwalskich MPK-ów zasiadły dwie pierwsze kobiety. Przesympatyczne panie Katarzyna i Paulina zostały miło przyjęte przez zdominowany przez mężczyzn fach, ale również przez pasażerów. Dużo osób podchodzi, mówi, że bardzo miło jest zobaczyć kobietę w końcu, tak, w Suwałkach za kierownicą, bo wiadomo, w Warszawie czy w Gdańsku no to już taki codzienny widok kobieta za kierownicą, a w Suwałkach to nowość, tak? Czasami widzę panów aż wręcz z otwartą buzią. Bardzo dobre zdanie o przewożonych pasażerach ma również pani Paulina. Są bardzo w porządku i tak jak koleżanka wspominała, są bardzo zadowoleni, że kobiety w końcu są też w komunikacji miejskiej w Suwałkach. No i tak komentują to dosyć głośno, że przybyłyśmy, że jesteście już dwie i tak to jest bardzo miłe. Pani Paulina uprawnienia zdobyła ponad 3 lata temu. Kiedy dowiedziała się o ofercie pracy, decyzja była szybka i spontaniczna. Jej koleżanka Katarzyna została zainspirowana do zdobycia zawodowego prawa jazdy przez męża, również kierowcę miejskiego autobusu. Mąż uważa, że jestem bardzo dobrym kierowcą i niejako tchnął we mnie właśnie ten pomysł, żeby zostać zawodowym kierowcą, żeby zrobić prawo jazdy na autobus. Udało mi się też uzyskać dofinansowanie w Urzędzie Pracy. Dzięki temu udało mi się spełnić niejako marzenie, tak, żeby zostać tym kierowcą. Obie są zadowolone z pracy, a pytane o to, co jest najtrudniejsze w niej, zgodnie twierdzą. Szczerze powiedziawszy, jak się umie jeździć, to chyba nic. Panie Paulina i Katarzyna odczarowują zawód kierowcy autobusu z męskiego stereotypu. Mam nadzieję, że wygramy z tym stereotypem, że tylko mężczyźni, tak, że to praca tylko dla mężczyzn. Mam też nadzieję, że dzięki nam, że będziemy taką inspiracją dla innych kobiet, że zobaczą nas i powiedzą, kurczę, a może ja zrobię, tak, prawo jazdy na autobus, że czemu, dlaczego by nie, tak, że nic nie stoi tak naprawdę na przeszkodzie. Nie muszą tylko mężczyźni kierować, prawda, kobiety też potrafią. Życzymy im szerokich dróg, uśmiechniętych pasażerów i więcej koleżanek za kierownicą.